po ciężkich bojach z górami stołowymi dotarliśmy do kraju lentilek, kofoli, knedliczków, marihuany. Marihuana? Tym razem wybraliśmy się w stronę Czech na rower, pokręcić troszkę, porobić zdjęcia, podpoczywać, pospać pod namiotem. Zanim jednak tam dotrzemy, jesteśmy w Górach Stołowych, czyli przed granicą z Zakłockiem. Jest naprawdę rewelacyjnie. A jeśli jesteśmy już przy tematyce Gór Stołowych, to mam mega ciekawostkę dla was. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, skąd wzięła się nazwa Góry Stołowe. Wzięła się stąd, że wszystkie te drzewa, które widzicie za mną i wokoło i wszędzie, całe ich drzewo przeznaczone będzie kiedyś na wykonanie stołów. Ale durne. W ciężkich bojach z górami stołowymi dotarliśmy do kraju lentilek, kofoli, knedliczków, marihuany. Marihuana? Kraju parków w rochliku, smażonego syra, piwa. A najlepsze w tych Czechach jest to, że jeśli nie potrafisz już dogadać z nikim po czesku, ani po polsku, to wystarczy, że przerzucę się na gwarę śląską i wtedy jak ręką odjął, dogaduję się praktycznie z każdym. Niesamowite to jest. Jesteśmy w skałach Arszpackich. Udało nam się rowery jakimś cudem spakować do garażu. Właśnie eksploruje. No nie zaszło za daleko. No nie zaszło za daleko, ale jest super. Jako taki typowy Polak w podróży muszę też nieco ponarzekać na pogodę, bo właściwie od 3 dni mamy cały czas słońce i praktycznie zero chmur. Nie ma nawet czemu robić timelapsów. I ubolewam nad tym bardzo, bo się nastawiłem na timelapsy, na fajne filmiki. Taszczę staty właściwie od 3 dni bez sensu. No i nadaremno, ale w sumie co tam, mogę wam puścić przecież timelapsa z Beskidów, nie? Opuściliśmy kraj Hradecki i wjechaliśmy do kraju Pardubickiego. I aktualnie jesteśmy w okolicach miasta Kraliki, gdzie znajduje się wiele fortyfikacji budowanych w latach 30., które naprawdę robią wrażenie i które w większości można zwiedzać. Teraz jesteśmy przed Kralikami, jakieś 8 km, gdzie znajdują się pierwsze właśnie fortyfikacje, takie odremontowane do zwiedzania. Pierwsze, które oczywiście znaleźliśmy, bo nie pierwsze na naszej trasie. Czasem tak bywa. I w ogóle w latach 30. zbudowano ich tutaj aż ponad 240. Co naprawdę robi wrażenie. I niektóre budowano, tak jak te na przykład, w 7 dni.
Ostatni dzień w Czechach. Jesteśmy nad Zaporą. Śląska Harta. Ślaska Harta. Właśnie się kawa przygotowuje. Marta jeszcze śpi. A rybacy patrzą na mnie krzywo, bo gadam i odstraszam im ryby. Never.